Cześć, witam Was w drugiej części poradnika o asymetrii miednicy. Dzisiaj rotacja miednicy i od razu crème de la crème spod poprzedniego odcinka, czyli długość kończyn, ponieważ o nią pytaliście. Jak zmierzyć długość naszych kończyn? Czy kazać mamie, tacie, babci, fizjoterapeucie centymetrem zmierzyć nasze nogi? Czy może położyć się, wyciągnąć obie i zobaczyć, czy jedna nie wystaje dalej? Nie. Jedynym precyzyjnym sposobem jest wykonanie rentgena prześwietlenia ortopedycznego całych nóg. Wtedy w opisie dostaniecie dokładną długość co do milimetra Waszych nóg i wtedy możemy zacząć rozmawiać. Popularnym błędem myślowym w myśleniu o asymetrii miednicy jest to, że myślimy, że to właśnie długość naszych kończyn kostna, strukturalna spowodowała asymetrię miednicy i przez to mamy krzywą miednicę i przy okazji nierówne nogi. Tak jest w bardzo małym procencie przypadków. Większość przypadków polega na tym, że asymetria miednicy, skręcenie właśnie tam, powoduje pozorną różnicę w długości kończyn. I wtedy widzimy to na stole, wykonując jakieś podstawowe testy diagnostyczne, kiedy przyrównujemy obie nogi. Ale wtedy jeszcze nie wiemy tak naprawdę, czy kończyna jest pozornie, czy prawdziwie skrócona, dopiero po wykonaniu badania. Ogólnie dużo bardziej pracujemy zawsze zachowawczo. Kładka pod nogę jest dość mocnym naruszeniem homeostazy, balansu organizmu, ponieważ wyobraźcie sobie, że od Waszych najmłodszych lat chodziliście na nierównych nogach, do tego dostosowało się całe napięcie mięśniowe i całe ciało. Wkładka jest naprawdę dużym naruszeniem, ponieważ wykonując tysiące kroków dziennie na nierównym podłożu, coś może się nie udać, tak więc zawsze próbujemy zachowawczo. Pamiętajcie też, że każdy z nas ma nierówne nogi. Nie ma jeszcze takiego, kto miałby idealnie równe nogi. Pytanie tylko, ile nierówne są te nogi? Myślę, że do 5 mm, to moje zdanie, do 5 mm jak najbardziej nasz organizm da radę to skompensować. To nie jest tak dużo. Natomiast wyżej, to znaczy powyżej jakiegoś centymetra, no to wtedy już warto się zainteresować wkładką. Ale nie bądźmy do tego zbyt prędcy, ponieważ można się na tym bardzo przejechać. Podłożenie wkładki, gdy powodem będzie miednica nierówności kończyn pod krótszą nogę, będzie powodować nawet pogorszenie tej wady i jeszcze większy jej progres. Więc po prostu ostrożnie. Nałóżmy sobie teraz nasze asymetrię miednicy na długość kończyn. W przypadku skośnego skręcenia, gdy jeden talerz biodrowy jest wyżej, to po tej stronie, jak możecie się domyślać, będzie pozornie krótsza noga. W przypadku rotacji miednicy, gdy jeden talerz jest przodopochylony, a drugi tyłopochylony, to po tej stronie tyłopochylenia często, ale nie zawsze, noga będzie dłuższa. Jeżeli macie rotację miednicy, to możecie potwierdzić bądź zaprzeczyć w komentarzach, czy po tej stronie właśnie Wasza noga jest pozornie dłuższa. Tak więc widzicie, że faktyczna długość kończyn się nie zmienia, natomiast pozornie są one zupełnie inne i widocznie różne przy badaniu. A teraz przejdźmy do tego, po co tu przyszliście, czyli do rotacji miednicy. Jak to się rysuje, jeżeli chodzi o napięcie mięśni, a także jak to skorygować? Na tym rysunku możecie zobaczyć sytuację przy rotacji miednicy. Polega ona na tym, że jeden talerz biodrowy jest przodopochylony, a drugi tyłopochylony, jak to już pokazywałem kilka razy. Więc ta sylwetka to jest ta sama osoba, tylko raz widziana z jednej strony, a raz z drugiej strony. Ten trójkąt, który jest przerywanymi liniami narysowany, to jest po prostu cień miednicy właśnie z drugiej strony, żeby jakoś bardziej to przestrzennie można było sobie wyobrazić. Tak więc przejdźmy do mięśni. Już pewnie znacie to z mojej serii o pogłębionej lordozie, przynajmniej ten rysunek. Zobaczmy sobie, które przyczepy są przybliżone, a które są oddalone. Jeżeli chodzi o talerz biodrowy, który jest przodopochylony, możemy zobaczyć, że przybliżone są przyczepy, jeżeli chodzi o prostownik grzbietu i mięsień czworoboczny lędźwi. Tak więc zaznaczam tutaj dokładnie. Oprócz tego zginacze bioder, tak jak wiecie, dlatego szybko przez to przelecę, prosty uda biodrowo-lędźwiowy i inne. Oprócz tego mamy mięśnie rozluźnione, naturalnie, tak jak każdy wie, pośladki tutaj i dwugłowe tutaj również są osłabione. Osłabione są również mięśnie brzucha. Mamy to. Ok. To jest taka klasyczna wada, w której generalnie wszystkie posturalne, popularnie osłabione mięśnie mamy osłabione. Tak więc pośladeczki, brzuch, to co zwykle każe się katować. Jednakże w przypadku tyłopochylenia miednicy mamy zupełnie odwrotną sytuację, ponieważ ten brzuch tutaj jest hiperaktywny, przepraszam, już bym na zielono.
jest hiperaktywny oraz dwugłowe i pośladki są również hiperaktywne, zbyt napięte. Przeciwna sytuacja jest za to w tych mięśniach, które zwykle są demonizowane, czyli w zginaczach bioder i w prostowniku grzbietu i czworobocznych lędźwi. Dość osobliwe. Osobliwe tym bardziej, że zachodzi u jednej osoby. I będziemy musieli być bardzo precyzyjni, żeby dokładnie rozluźniać to, co z jednej strony przodopochyla, a z drugiej strony tyło pochyla. Tak więc jest to już taka chirurgiczna robota, dużo trudniejsza niż po prostu robienie tego na oślep, na obie strony, w przypadku, gdy ta wada jest obustronna. Przejdźmy teraz klasycznie do programu ćwiczeń. Będziemy brać pod uwagę przykład, w którym prawy talerz biodrowy będzie tyło pochylony, a lewy przodo pochylony. Tak będziemy rozluźniać, tak będziemy ćwiczyć. Na początku opracujemy stronę tyło pochyloną, czyli w naszym przypadku prawą. Bardzo napiętym mięśniem po tej stronie jest mięsień dwugłowy, ogólnie cała grupa, tylna grupa mięśni uda, ale dwugłowy zwłaszcza, ponieważ on bezpośrednio będzie nam pociągał za guz kulszowy do tyło pochylenia. By go rozluźnić, pochylimy się, noga będzie na podniesieniu i schylimy się w zwykłe rozciąganie. Jest ono o tyle fajne, że gdy jednocześnie będziemy próbowali wypinać nasze pośladki i zwiększać lordozę lędźwiową, to przy okazji uczymy nasze ciało przodopochylenia po tej stronie, jednocześnie rozciągając dwugłowy. Bez filozofii, jedynie nie należy się rotować. Należy być symetrycznie, a noga również musi być w linii środkowej ciała. To wytrzymajcie na 2 minuty. Potem rozluźniamy kolejny mięsień, czyli pośladek, cały pośladek. Tutaj to samo, pochylamy się, staramy się utrzymać przodopochylenie miednicy, lordozę lędźwiową i jednocześnie przechylamy się do nogi w rotacji zewnętrznej i dużym przywiedzeniu. Widzicie to na filmie. Więc rozluźniliśmy już naszych spiętych graczy, którzy blokowali nam aktywację zginaczy uda. Więc by wzmocnić zginacze uda, wykorzystamy taśmę. Połóżcie się i zaczepiając taśmę o swoją stopę, będziecie mogli po prostu powtórzeniowo wzmocnić zginacze uda, zwiększyć ich napięcie i siłę, by one przodopochyliły talerz biodrowy po tej stronie. To wykonujcie na około 30 do 50 powtórzeń. Zajmijmy się teraz stroną przodopochyloną, czyli lewą. Ludzie, którzy korygowali ze mną pogłębioną lordozę lędźwiową, znają już ten zestaw ćwiczeń. Jednakże zaczynajmy. Przede wszystkim główne nasze narzędzie to będzie couch stretch, rozciąganie kanapowe. By je wykonać, przyklęknijcie na jedno kolano, stopa do pośladka, na drugiej nodze się wspieracie. Jest to świetne rozciąganie, ponieważ atakuje bezpośrednio mięsień prosty uda, który głównie przodopochyla nam tą miednicę. Wytrzymajcie w pozycji około 2 minuty. Drugim rozluźnieniem będzie czworoboczny lędźwi. Wykorzystamy do tego piłkę. Oprzyjcie się o tą piłkę i jednocześnie o ścianę w pochyleniu ciała. Niech to nie będzie pochylenie czysto do boku, a do boku i przodu. Wtedy na ruszt idzie głównie czworoboczny lędźwi. I gdy mamy już rozluźnienie, to teraz przechodzimy do wzmacniania. Naszym mięśniem do wzmocnienia będzie przede wszystkim mięsień skośny wewnętrzny i zewnętrzny brzucha po stronie przodopochylenia, ponieważ one, przyczepiając się do talerza biodrowego, mają szansę podciągnąć go do góry i zniwelować przodopochylenie. By to zrobić, będziemy się rotować i skręcać w lewą stronę. Przyklęknijcie na prawe kolano, a lewa noga będzie z przodu tym razem, tak żeby cała miednica była podniesiona i będziecie skracać dystans i rotować się tak, żeby cały wasz tułów skracał się, żebyście skręcali się w stronę właśnie tego przodopochylonego talerza biodrowego. To zaakcentuje pracę mięśni skośnych i wzmocni również taśmę spiralną, to jest szerszy temat, ale wzmocni taśmę spiralną, która jest osłabiona w tej sytuacji przodopochylenia lewego talerza biodrowego. Na koniec chcę powiedzieć wam jedną rzecz. Nie poddawajcie się w poszukiwaniu wiedzy na temat swoich problemów. Im więcej filmów obejrzycie, zagranicznych, moich, im więcej artykułów przeczytacie i z im większą ilością terapeutów popracujecie, tym większą macie szansę zobaczyć, co podziała na wasz unikalny przypadek, ponieważ te wszystkie koncepcje mają w sobie jakieś ziarno prawdy i tego, co zadziała na was. I wy będziecie komplementować sobie te puzzle do waszej własnej układanki, aż w końcu coś podziała. To, że jedna koncepcja nie podziałała, że jeden terapeuta nie zgadza się z innym, czy jeden film zaprzecza drugiemu, to jest naturalna
rzecz, ponieważ tak bardzo jak wszyscy są odmienni, tak bardzo odmienne są źródła. Tak więc nie poddawajcie się, ma być siła, wytrwałość, motywacyjnie, kurna. No w każdym razie, do zobaczenia, powodzenia, cześć!